Dobry wieczór Państwu, Konrad Kołodziejski. Witam w piątkowy przegląd tygodnia wydarzeń, które będziemy chcieli tutaj omówić. Jest pierwszym z tych wydarzeń, które byśmy chcieli omówić, jest oczywiście Mundial. W tej chwili rozpoczyna się mecz Hiszpania-Portugalia, proszę Państwa, więc cieszę się, że są wytrwali widzowie, których też interesuje oprócz meczu również jeszcze jakaś taka analiza polityczna, jakieś chwila refleksji nad tym, co się zdarzyło, więc tych wszystkich, którzy no, są w stanie oderwać na chwilę wzrok od gry na boisku, serdecznie zapraszam właśnie tutaj do nas, do studia w Polsce.pl. Proszę Państwa, zacznijmy może od tego, skoro ten mecz się zaczyna, to zacznijmy od sondy, która została przeprowadzona specjalnie dla telewizji w Polsce.pl. Jest to, pytaliśmy się w tej sondzie o wynik tego meczu Hiszpania-Portugalia, który się właśnie zaczął. No zobaczmy, jak typowali nasi rozmówcy, którzy wypowiedzieli się dla nas przed kamerą. Portugalia zmierzy się z Hiszpanią już o godzinie 20. W kim pan widzi faworyta tego spotkania? Ciężko powiedzieć, ale myślę, że Portugalia może pocisnąć. 0-0. Jaki będzie przebieg spotkania? Takie piłkarskie szachy czy widowiskowo, ale bez bramek? Tak na 0-0 zrobię sobie krzywdy nie zrobić. Hiszpanii oczywiście. To takie oczywiste? Tak, rzeczywiście mają bardzo dobry zespół i pewnie wygrają, nawet Ronaldo nie pomoże. A jaki wynik by pan typował? 2-1. Dla Hiszpanii oczywiście. Nie wiem, wydaje mi się, że Hiszpanie mogą wygrać. Ale myślę, że są przygotowani i stanowią dobrą drużynę. A jaki wynik pan typuje? Nie wiem, wydaje mi się, że może 1-0 dla Hiszpanii. Są wyrównani. A szczerze mówiąc się nie zastanawiam, ale chyba myślę, że Portugalia. Portugalia? Pewnie będzie zażarta walka. We are Spain fans. We have a friend Nacho here in who lives in Warsaw and we are fans of La Corona Española. Yeah. España. Okay. We are expecting because Spain or Portugal will be our rival in the eighth finals. Nie, ale chyba bliżej remisu. Niewysokie w każdym razie, na pewno niewysokie. Może 2-1 dla Hiszpanii. Pół chyba Hiszpania, więc tak bym obstawiał. A jakiś konkretny wynik? Dużo bramek, mało bramek? Nie mam pojęcia, ale myślę, że chyba mało będzie bramek. 2-1, coś takiego. W dzisiejszym meczu myślę, że Hiszpania. Aczkolwiek nie znam się aż tak dobrze, więc trudno mi powiedzieć. W zasadzie, no, zobaczymy. No nie mam tutaj swoich typów jakichś. A obie reprezentacje są równie mocne, czy u którejś pani widzi faworyta? Ja myślę, że no, to jest troszeczkę inna gra, więc zobaczymy. Zobaczymy, jak to się potoczy. Oczywiście Portugalię. Myślę, że to musi być zasługa całej drużyny, a nie tylko jednego zawodnika. A wiele osób mówi, że ta nagła zmiana trenera może tym Hiszpanom zaszkodzić. Nie uważa pan? Dobrzy zawodnicy poradzą sobie na pewno i bez trenera. To jest drużyna z trenerem, tylko nowym, a to są tacy zawodnicy, że myślę, że to nie zrobi na nie dużego wrażenia. Wyjdą, zagrają swoje i zobaczymy, jak to się skończy. Widziałbym w Hiszpanach, ale po sytuacji, która się wydarzyła z trenerem Lopetegim, no tu może być ciężka sprawa. No ciekawe, jak na to zareagują zawodnicy. No widzę tutaj remis. Ba, no Hiszpania jest teraz w ciekawym momencie po zmianie trenera. No mimo wszystko stawiam jednak na Hiszpanię. Mimo wszystko, licząc na zgranie, licząc po prostu na to, co do tej pory po prostu wypracowali. A z kim pani będzie oglądać? Z kim pani będzie kibicować? Będę kibicować ze znajomymi i z narzeczonym. Będziemy na pewno oglądać dzisiaj, bo myślę, że bez tego się nie obędzie. Także wspólne wielkie kibicowanie. Tak, tak, myślę, że tak. Taka mała strefa kibica, można powiedzieć. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jak się okazuje, na ulicach Warszawy ludzie żyją rzeczywiście tym meczem, który się właśnie rozpoczął. Przypomnę, mecz Hiszpania-Portugalia. On będzie trwał w trakcie naszego programu, więc zachęcam Państwa do rzucania oka raz tu, tych wszystkich, których oczywiście sport interesuje. Jak się okazuje, sport interesuje naprawdę bardzo wiele osób, bo tutaj te analizy, które żeśmy słyszeli, były rzeczywiście dosyć takie głębokie, świadczące o tym, że osoby, które się wypowiadały, no mają rzeczywiście dość dobre rozeznanie w tym wszystkim, mają swoje własne typy, ekscytują się tym. No i chyba dobrze, bo na tym właśnie polegają igrzyska,
żeby przynajmniej ta grupa osób, która się interesuje rozgrywkami sportowymi, mogła się nacieszyć, mogła mieć ten chwilę takiego relaksu, emocji sportowych. Te emocje sportowe są znacznie lepsze niż emocje na przykład w polityce, a niestety te emocje polityczne wkraczają regularnie w nasze życie i to wkraczają w sposób taki już, powiedziałbym, na tyle głęboki, że stanowi to rzeczywiście poważny problem. Ja tutaj zachęcam państwa do rzucenia okiem na komentarz na portalu w polityce.pl, to jest komentarz Krzysztofa Fezeta, który mówi o tym, że podobno osoby sprzeciwiające się rządowi, czy też osoby o poglądach antyprawicowych, dopingują Senegal, a nie Polskę, ponieważ no, zaczynamy, nasza grupa, przynajmniej nasza drużyna, reprezentacja rozpoczyna swój udział w mundialu meczem z Senegalem. No i właśnie okazuje się, że tu nie wszyscy wcale Polsce dopingują. Nie wszyscy. Dlaczego? Dlatego o tym zresztą pisał portal OKO.press i można było na tym portalu, proszę państwa, przeczytać coś niesłychanego, mianowicie, że no jest poważny problem, ci tacy mocni już antypisowcy mają z tym mundialem, dlatego że po pierwsze nie bardzo wiedzą, gdzie go oglądać, albo nienawidzą telewizji publicznej, w związku z tym sobie zaklejają, i nawet takie były zdjęcia w internecie, że zaklejają róg ekranu telewizyjnego tam, gdzie jest logo TVP. To jest jakieś kompletnie niepojęte moim zdaniem, no ale no, fobia ma to do siebie, że jest niepojęta. I oni, jeśli już oglądają, nie wiedzą bardzo zbyt komu kibicować, ponieważ jak, i tu też z pamięci zacytuję portal OKO.press, ponieważ problem jest taki, że jak Polska wygra, to będzie cieszył się Andrzej Duda. A jeżeli się cieszy Andrzej Duda, to oni się z nim nie mogą cieszyć, tak? To jest niemożliwe, żeby ludzie, żeby antypisowcy cieszyli się razem z PiS-em. Znaczy oni naprawdę wychodzą z założenia, proszę państwa, że tu nie ma żadnej wspólnoty. Oni się nie chcą mieć nic wspólnego z resztą społeczeństwa, tą, która akurat wspiera dobrą zmianę, wspiera Prawo i Sprawiedliwość, czy też generalnie wspiera kierunek polityki obecnej, realizowanej dzisiaj przez rząd. Ja sobie przypominam przy tej okazji takiego pracownika Uniwersytetu Szczecińskiego. Ten człowiek, nazwiska nie pamiętam, ale nawet nie warto go pamiętać, więc nie będę przytaczał, ale to było w czasie, kiedy były rozgrywki Euro w 2016 roku. Jak te rozgrywki się zaczynały, to on wysmarował taki duży post na Facebooku, którym później się ekscytowały liberalne media. Napisał tam właśnie, że on nie życzy wcale Polsce zwycięstwa, przeciwnie, życzy wyłącznie samych przegranych, dlatego że jeżeli będą zwycięstwa, no to ten głupi lud, on nie użył słowa głupi, no ale w kontekście tak można było to odczytać, ten głupi lud po prostu jeszcze na tej fali triumfu jeszcze bardziej będzie wspierał rządzącą prawicę. To są rzeczy niepojęte. To jest pokazanie, że ta polityka u niektórych wchodzi po prostu w każdą przestrzeń ich życia. Kompletnie w każdą przestrzeń ich życia. Ja czasami nawet sam się zastanawiam nad tym, chociaż jestem przeciwnikiem takiego polityzowania dosłownie każdego skrawka rzeczywistości, ale też czasami jak czytam rzeczy, które ta druga strona wypisuje, czy też ta najbardziej fanatyczna ekipa z tamtej drugiej strony, to ja mam też wrażenie, że faktycznie mnie z tymi ludźmi niespecjalnie cokolwiek łączy, bo to jest rzeczywiście trochę tak, że okazuje się, że nas różni wszystko. Nie tylko nas różni polityka, ale nas różni muzyka, nas różni jedzenie, które jemy, nas różni, różnią książki, różni nas dosłownie sport, jak się okazuje, wszystko. Po prostu wszystko jest inne. To są rzeczywiście jakby dwa zupełnie, dwie grupy społeczne, które żyją w dwóch różnych rzeczywistościach. To jest bardzo niedobre dla Polski, a największy problem polega na tym, że dlaczego tak się stało, dlaczego to pęknięcie stało się tak głębokie. Otóż stało się tak głębokie, dlatego że, i tu się nie zawaham użyć tego słowa, grupka szaleńców po prostu, no postanowiła tak rozpalić, tak podgrzać, tak nakręcić tę atmosferę politycznego sporu, że naprawdę już są to rowy niemalże nie do zasypania. A dlaczego to zrobiła? No tylko dlatego, że w demokratycznych wyborach wygrali nie ci, którzy ich zdaniem powinni rządzić. Proszę państwa, jest pewien poziom szaleństwa, który staje się niebezpieczny. My to w Polsce obserwujemy już od jakiegoś czasu, natomiast po 2015 roku zaczęło to przyjmować już bardzo niebezpieczny rozmiar.
I tak właśnie zacząłem od tego sportu, ponieważ no to bardzo dobrze widać w tym właśnie, choćby nawet w tej kwestii igrzysk, czy też Euro, czy też w 2016, czy teraz na przykład Mundialu. No, że oni naprawdę, jest grupa ludzi, która ma poważny problem w tym, żeby dopingować własną reprezentację. Może nie dlatego, że oni, nie wiem, no chcą kogoś innego, ale dlatego, że im się nie podoba, że to może zbudować jakąś formę wspólnoty z innymi Polakami. Oni nie chcą, nie czują się żadną częścią tego kraju. Żadną częścią tego kraju. Tego kraju, oni tak nazywają Polskę właśnie, tego kraju. I tu jest, bo to nie jest Polska, tylko to jest ten kraj, który jest pod pisowską okupacją w tej chwili. Co oczywiście ma swoje konsekwencje rozmaite. Pierwsza konsekwencja podstawowa, że nie uznajmy prawa, które tutaj jest stanowione, że możemy prowokować, możemy dowolnie łamać przepisy, prawda? Dlatego to jest to, co robią obywatele RP na przykład. No tam jest oficjalnie całkiem... Oni oficjalnie przyznają się, Paweł Kasprzak, lider tej grupy, oficjalnie twierdzi, że on będzie robił, on po prostu łamie prawo po to, żeby sprowokować, prawda? Więc to są rzeczy rzeczywiście niesłychane i trudne dla mnie do jakiegokolwiek racjonalnego wytłumaczenia. To jest, oczywiście poziom tego szaleństwa zaczyna być, nabiera bardzo niebezpiecznych, tak jak powiedziałem, rozmiarów, choćby dlatego, że ja pisałem zresztą nie tak dawno temu o tym na łamach tygodnika Sieci. I można tam, i przypomniałem na przykład takie historie jak pomysł Marii Nurowskiej, takiej pisarki, która jest głównie znana z tego, że nienawidzi PiSu i też no, wpada w takie już stany, powiedziałbym, dość mocno neurotyczne albo jakaś psychozy. Ona napisała kiedyś taką historię, która jest po prostu niesłychanie z jednej strony infantylna, z drugiej też porażająca. Otóż stwierdziła kiedyś, że przyśniła jej się Oriana Fallaci, słynna włoska reporterka, dziennikarka, już nieżyjąca, która jej poradziła, żeby Polska została podzielona na pół, na dwa kraje. To znaczy, żeby część Polski wziął, ona to tak użyła takie sformułowania, elektorat małego człowieczka, a cała reszta dla was, prawda, Europejczyków. No i ona zaczęła tym szermować, to zaczęło gdzieś się pojawiać w różnych miejscach, zaczęło być nawet wręcz podchwytywane, bo nawet podchwyciła to dziennikarka związana z Agorą, Zuzanna Ziomecka, która również zaczęła się zastanawiać na tym, czy rzeczywiście Polska nie powinna być podzielona i to być może jest najlepsze rozwiązanie problemów polskich. Podchwycił to potem jeszcze dalej jej ojciec, również dziennikarz Mariusz Ziomecki, który z kolei zaczął się stworzyć własne jakieś takie historie dotyczące tego, w jaki sposób tą Polskę podzielić, prawda? On sobie wymyślił, że Polska będzie podzielona wzdłuż, to znaczy wzdłuż Wisły, prawda? Zachodnia część, ta lepsza, to będzie dla tych zwolenników, przeciwników PiSu, a ta w cudzysłowie hołota, to niech sobie tam mieszka na wschodzie, prawda? Później jeszcze prowadził jakieś takie rozważania, pamiętam, publiczne dotyczące tego, że jest pewien problem dla niego osobisty, bo on bardzo lubi Mazury, no ale Mazury będą w tej wschodniej części i on będzie tak się bardzo źle czuł jako ten obywatel zachodniej Polski, ale ma nadzieję, że po jakimś czasie również ta wschodnia Polska będzie udzielała wiz tym zachodnim Polakom, żeby mogli odwiedzać sentymentalnie Mazury. Proszę państwa, to wydaje się śmieszne, groteskowe, ale wcale tak naprawdę poza tym, że rzeczywiście jest groteskowe, śmieszne nie jest, dlatego że jest to smutne, przerażające, pokazujące, jak daleko zaszliśmy właściwie w tym pęknięciu, w tym, że to już dosłownie są tworzone jakieś takie, no właściwie wydawałoby się, że niby żartem, ale wcale nie żartem, prawda? Te pomysły na to, w jaki sposób właściwie podzielić się. Ci ludzie naprawdę nie widzą żadnej wspólnoty, brzydzą się wspólnotą z resztą Polaków. To było przez całe ostatnie 2-3 lata praktycznie bardzo, ten taki przemysł pogardy w stosunku do własnego społeczeństwa niesłychanie nakręcany. Ta nienawiść dla tej właśnie takiej tłuszczy, która po prostu wybrała sobie nie tych, co trzeba, w związku z tym ta tłuszcza nie powinna mieć w ogóle prawa głosu. To zresztą trochę nawet współgra, zdecydowanie można powiedzieć, współgra z tym, co się dzieje w Europie Zachodniej, gdzie demokracja została sprowadzona właściwie do roli pewnego rytuału, gdzie właściwie nie mamy do czynienia z żadnymi rzeczywistymi wyborami, tylko tak naprawdę mamy do czynienia z, no właśnie, tylko i wyłącznie z taką
ofertą, jaka jest na stole. Trochę tak to przypomina tą historię z Henry Fordem, który produkował mnóstwo samochodów, ale wszystkie były czarne i wszystkie były modelem T, tak? No to jest ten typ wyboru właśnie, że wszystko jest identyczne. Niby możemy wybierać, ale tak naprawdę wcale nie możemy. Trochę przypomina to komunizm, bolszewizm. No, nie jest to oczywiście ten poziom jeszcze monopolizacji życia jak wtedy, bo aż tak nie jest źle, to też nie trzeba na to zwrócić uwagę, ale generalnie jest tak, że nie istnieje realna demokracja polegająca na tym, że właściwie możemy podjąć decyzję o tym, że chcemy całkowitej zmiany polityki na przykład. Bo jeżeli podejmujemy taką decyzję, to nagle się okazuje, że nadeptujemy na odciski całej masie różnych możnych ludzi, nie tylko w Polsce, ale na przykład za granicą. No i nagle się okazuje, że to, co byśmy chcieli zrobić, wcale nie jest takie, nie da się tego dokonać. Jak żeśmy wchodzili do Unii Europejskiej w 2014 roku, to było przekonanie przecież, że w 2004, przepraszam, roku było przekonanie, że wchodzimy do pewnej wspólnoty demokratycznych państw. Nagle się zaczyna okazywać, że my wielu rzeczy tak naprawdę zrobić nie możemy, bo Unia Europejska z każdym rokiem staje się coraz bardziej zideologizowana i ta ideologizacja jest zupełnie przeciwna. No ona oznacza, mówiąc krótko, że jest wykluczająca, ponieważ ona oznacza, że jeżeli się jej nie podporządkowujemy, no to w takim razie będziemy odsunięci od głosu. Tak wygląda dzisiaj trochę ta demokracja. Proszę państwa, zbliża się przerwa. Ja po przerwie chciałbym jeszcze wrócić do spraw mundialu, aczkolwiek nie będę mówił o samych wydarzeniach sportowych, bo nie jestem publicystą od sportu. Natomiast będę chciał powiedzieć nieco więcej słów o tym, co się dzieje wokół mundialu, ale to już dopiero po przerwie. Zapraszam, pozostańcie państwo z nami.